domu był demon. Znajdź jakiegoś skrócznego zwierzęcia. Thank you.
Stone.
wrócił mnie dziś swąd siarki. Przerażony wizją eksplozji, utraty życia, zasłaniam usta i nos. Otwieram okna i biegnę do kuchni w poszukiwaniu źródła wonnego pyku. W mieszkaniu nie znajduję nic poza nieodpaloną kuchenką. Wychodzę na świeże powietrze i dzwonię na pogotowie gazowe. Po długich oględzinach twierdzą, że nic się nie ulatnia i sami nic nie czują. Perfumy, kawa, las choinek zapachowych również polegają w walce. Smród wciąż smętny podryguje w głębi zatok. Po kilku godzinach przeglądania możliwych zaburzeń powonienia zauważam, że z każdym kolejnym wdechem odór stopniowo samoistnie zanika. Uwalniam się od siarki. Kilka sekund ulgi gwałci uczucie bezdennej pustki. Włócza się po pokoju jak duch. Zmarnowany padam na łóżko. Zamykam oczy. Zapadam się. Wessany w obraz, na który tylko jaźń nie jest ślepa. Wędruję głęboko w tył głowy, gubiąc drogę w mroku tuneli, brodząc w kałużach kortyzolu. Wiązki kolorów wiją się i plotą niczym wełniane nici w rękach dziergającej babci. Czerwień, żółć oraz czerń tworzą mglisty kłębek krwawych cieni, aż w końcu docieram do źródła. I widzę w głębi mnie skliszcza.
krzyk przebija sen. Strach za twoją sen.
zmęczone serce. Of right.